Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale, ja nazywam się Gosia i jak już zdążyliście zobaczyć po opisie tego filmu, zrobię sobie maraton czytelniczy, ale będzie on trochę odbiegał od tych, które znacie, ponieważ mój będzie miał taką nazwę nocnego maratonu. Nie będzie on trwał 12 godzin, ani 24 godziny, po prostu będzie on trwał całą noc, ponieważ z przyczyn może nie tak losowych, co o ile zaplanowanych, muszę być egzystująca w ciągu nocy, także nadarza się okazja. Cały maraton chcę rozpocząć o godzinie 24, więc mam jeszcze trochę czasu, ponieważ no, jest 21:40, nie wiem czy Wy to tam widzicie. Także mam jeszcze trochę czasu. Co planuję przeczytać i w ogóle co planuję w ogóle zrobić, bo niektórzy wiem, że mają takie różne mieszane te maratony, niektórzy oglądają jeszcze w tym czasie seriale i tak dalej, i tak dalej. Ja postanowiłam, że będę czytać książki, będę oglądać streamy i będę grać, bo dawno tego nie robiłam, a mogłabym sobie trochę ponadrabiać ten stracony, że to tak powiem, czas. Jeśli chodzi o książki, no to teraz na tapecie mam książkę zatytułowaną Wczoraj, potem będę przerabiać książkę, którą teraz patrzę w lustro, w swoje odbicie lustrzane i będzie to kontynuacja Ogrodu Zuzanny, ponieważ te właśnie dwie książki muszę przeczytać jeszcze do początku sierpnia, no a potem się zobaczy, jak starczy w ogóle czasu, chociaż wątpię, że przeczytam więcej niż te dwie książki, o ile w ogóle te dwie książki przeczytam. Także no, mam nadzieję, że ta relacja Wam się spodoba, że ja coś będę w ogóle nagrywać i że przy okazji nie zasnę w połowie nocy gdzieś między drugą a nie wiem, trzecią powiedzmy. No nieważne, także trzymajcie za mnie kciuki, no i zapraszam do oglądania tego filmu dalej. Włosy umyte, bo domagały się odświeżenia. No i jeśli zastanawiacie się, czemu mam ten ręcznik, to ten kolor naprawdę bardzo mocno farbuje, jak widać na załączonym obrazku. No i teraz sobie zrobię coś do szamania, żebym nie zgłodniała w nocy i żebym nie musiała latać w tą i z powrotem, bo jednak sama nie mieszkam, a takie chodzenie z jednego pomieszczenia do drugiego może kogoś obudzić. Także idziemy do kuchni. No i z takim serwisem możemy działać. Włosy wyglądają już na wysuszone, chociaż no, czuję, że mam je jeszcze troszkę wilgotne. No i oprócz tego, że zrobiłam sobie te rogale, które poniekąd już zjadłam, chociaż dopiero robiła 12, to przygotowałam sobie dwie paczki prażynek. No i ten maraton czytelniczo-growo-streamowy zaczynamy od książki pod tytułem Wczoraj. No i przy okazji będziemy jeszcze oglądać Łosia. No i tak, człowiek ledwo zaczął czytać, a już do niego piszą. Tym razem jest to bot Majka Sinoty, bo nie spodziewam się, żeby to on sam napisał. A dokładnie napisała do mnie jego skarpetka, która ma na imię Boris. No dobra, zobaczymy co chcą. Z wiadomości wynikało, że zostałam przez Majka Sinoty nominowana do stworzenia własnego wideo i również stworzenia nowego pana skarpetki oraz Miss Oatmeal. Także wiecie co? Przyjmuję tą nominację. Przyjmuję ją i stworzę teledysk właśnie z takimi pisami skarpetkami. Ale teraz przejdźmy może do tego maratonu, bo się w życiu nie wyrobię nawet z tą jedną książką.
rundę do Czuchowa, zaś jestem w książce na stronie 109, także dużo nie przeczytałam. Zresztą ja w ogóle bardzo powoli czytam, no ale sami wiecie, Facebook, Łosiu, jeszcze gram. I w ogóle także no, u mnie to trochę schodzi, jednak no, skończyłam na 109, no i będę czytać dalej. Jest godzina 4:55 i muszę Wam powiedzieć, że nie jestem zadowolona z tego nocnego maratonu, ponieważ dłuższy czas przysypiałam na krześle, a przeczytałam niecałe 100 stron, ponieważ znajduję się na 169 stronie, o ile dobrze pamiętam, także no, ale zawsze jest jakiś postęp. Teraz idę spać i mam nadzieję, że ta nieco chaotyczna relacja i taka trochę niezadowalająca, przynajmniej mnie, Wam się podoba. Ja tymczasem idę spać. Dobranoc.